Witam w kolejnym odcinku SGSM News. Jak podaje przegląd sportowy, w teleturnieju WoBank mają nastać wielkie zmiany, albowiem wraz ze zmianami we władzach TVP, które są spowodowane ostatnimi wyborami i zmianami, jeśli chodzi o rząd, w związku z tym teleturniej WoBank ma przestać prowadzić Przemysław Babiarz. Albo ten teleturniej ma całkowicie zniknąć z anteny. Ostatni premierowy odcinek WoBank do tej pory wyemitowano w listopadzie bieżącego roku. No i wówczas ogłoszono przerwę do roku 2024, ale nie podano do dokładnej daty, kiedy ten program miałby wrócić. Dzisiaj przegląd sportowy poinformował, że w związku ze zmianami we władzach TVP program WoBank ma być albo całkowicie zdjęty z anteny, albo ma nastąpić zmiana gospodarza. Tym samym, jeśli wierzyć doniesieniom właśnie tej gazety, Przemysław Babiarz traci posadę gospodarza teleturnieju WoBank. Moim zdaniem jest to strzał w kolano tego teleturnieju, a dalej, gdyby tak myśleć bardziej, to i to jest strzał w kolano TVP2, ponieważ WoBank z Przemysławem Babiarzem w roli prowadzącego miał ponad milion widzów. Ponad milion widzów. To jest wynik rzadko osiągalny dla jakiegokolwiek programu w dzisiejszych czasach. Po drugie, generalnie ta formuła się sprawdzała. Dlatego po co zmieniać coś, co się sprawdza? Przecież stare powiedzenie sportowe brzmi: zwycięskiego składu się nie zmienia. No a po trzecie, gdyby ten teleturniej WoBank zniknął, to byłoby strzał w kolano w TVP, gdyż mało która stacja może sobie pozwolić na rezygnację z tak oglądalnego programu, który ma taką oglądalność. Ponad milion widzów o godzinie 18:20 w dzisiejszych czasach. Tak więc moim zdaniem to jest zmiana na minus, jeżeli w ogóle ten program spadnie, albo jeżeli zmieni się gospodarz. Ja osobiście do Przemysława Babiarza nie mam nic. Jeśli chodzi o politykę, no wiadomo, TVP to zawsze jest na tle politycznym, wszystko coś musi się odwalić. Jeśli chodzi o Przemysława Babiarza, ogólnie to jest dziennikarz sportowy. Ja osobiście go postrzegam jako neutralnego, nie wyraża swoich poglądów publicznie, tak więc nie rozumiem, co oni do niego mają. Tak bardzo się kojarzy z tymi poprzednimi władzami? To się nie klei, mówię wam, to się nie klei. A jaka jest wasza opinia na ten temat? Piszcie w komentarzach, chętnie poczytam wasze komentarze na ten temat, jeśli oczywiście macie jakieś zdanie w tym temacie. Moim zdaniem to jest bardzo na minus, że w ogóle Przemysław Babiarz odchodzi z tego teleturnieju, o ile oczywiście pogłoski zamieszczone w przeglądzie sportowym są prawdą. No ale chyba przegląd sportowy to jest na tyle poważne medium, że tak, fake newsów by oni nie zamieszczali. Chociaż, kto wie. No ale w to się nie będziemy dzisiaj wgłębiać. Tak więc piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. A jeszcze jedna taka rzecz, ponieważ zmiany mają dotknąć nie tylko WoBank, ale również jaką to melodię oraz chyba tak to leciało prawdopodobnie. Co się tam będzie działo, o tym wam będę opowiadał w kolejnych odcinkach SGSM News. Za dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia.